Dzień dobry, szanowni państwo, słowo Ukrainie. Miło mnie wszystkich widać, kto do nas dołączył. To jest kanał historyczny webinar Historical Webinar. Jego założyciel i prowadzący Władysław Jacenta, doktor nauk w zakresie historii. Dzisiaj będziemy mieć webinar historyczny, który jest nagrywany w Charkowie w czasie inwazji rosyjskiej na szerokiej skali, która jest przeprowadzona przez Ukrainę od 24 lutego 2022 roku. I to już jest 9 rok wojny, którą Moskwa prowadzi przeciw Ukrainy, nieogłoszonej wojny, która zaczęła się od ataku i opanowania przez Moskwę ukraińskiego Krymu 20 lutego 2014 roku. Dzisiejsze nasze spotkanie jest poświęcone historii Polski i faktycznie my będziemy pracować w rubryce «Historia najnowsza» i to jest powojenny перелік. Naszym gościem jest doktor Jarosław Cimerman, który prezentuje Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, a jednocześnie Instytut Teatralny imieni Raszewskiego w Warszawie. Temat naszego spotkania to jest zniewolenie teatru w Lublinie w pierwszych latach po wojnie. I teraz będziemy miał powiedzieć, że to spotkanie zostało możliwe przede wszystkim przez dwóch sponsorów. Pierwszym sponsorem jest Wojsko Ukraińskie, które faktycznie przez swoje zwycięstwo i bohaterstwo zmogło odparć od Charkowa najeźdźcę moskiewskiego i to umożliwia dla mnie nagrywanie tych webinarów. Jednocześnie bardzo dziękujemy za pomoc finansową, którą pani Наталя Сурова надала і пан Олександр Лебедєв. Через їхні приливи ми можемо нагрівати, потім вже заміщати на Ютубі чи вебінари. Ну і дуже за то моїм всім дякуємо. А зараз запрошуємо пана доктора, пана Ярослава Цимермана до виголошення реферату. Запрошуємо, пане докторе. Добре, дякую дуже. Дякую дуже, пані Владиславі, дуже мило мені є гостити w Pana webinarze. Bardzo wydaje mi się to ważna i ciekawa inicjatywa, która pozwala nam się też lepiej poznać historię Polski na Ukrainie i historię Ukrainy w Polsce. To jest coś, co wydaje mi się być w tym czasie szczególnie ważne. To jest, i także stąd bardzo, bardzo się cieszę, że będę mógł powiedzieć o, co prawda, historii, która dotyczy wydarzeń sprzed 80 prawie lat, ale w niektórych wypadkach mam wrażenie bardzo podobne i mam wrażenie też, że to, co się działo w Polsce po II wojnie światowej i w czasie II wojny światowej, to w jaki sposób Sowieci dokonywali podboju Polski, podporządkowywania sobie, jest to bardzo wspólne z tym, co robili podbijając Ukrainę. Także to jest, gdzieś mam wrażenie, te doświadczenia nasze są gdzieś tam podobne. Rozpocznę od przepraszam, moment tylko. Udostępnię ekran. Tak, mam nadzieję, że już jesteśmy tak na stronie tytułowej. Zacznę od chciałbym to swoje wystąpienie podzielić na takie w zasadzie trzy części. Dwie pierwsze to będzie przypomnienie kontekstu, w którym teatr w Lublinie działał w roku 1944. Będzie to trochę takie przypomnienie sytuacji, jaka miała miejsce wtedy w mieście i we wschodniej części Polski. I także z tym, co poprzedziło bezpośrednio to, co się wydarzyło, bo gdzieś wtedy w Lublinie w teatrze spotkały się także pewne tendencje, pewne zjawiska, które kształtowały czy miały wpływ na to, co się działo w Lublinie, a jednocześnie, co też wydaje mi się być szczególnie ważne, to był trochę też taki model pewnego działania, tu akurat w specyficznej przestrzeni teatru,
w przestrzeni, która jest w przestrzeni, która może się wydawać, nie wiem, wyłącznie zjawiskiem artystycznym. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że teatr ze swojej natury, on jest zawsze w jakiś sposób uwikłany w to, co jest szersze, w to, co polityczne, w to, co społeczne, w to, co w ogóle szeroko pojętych spraw publicznych. I tutaj wydaje mi się, że z takim momentem także w historii mieliśmy do czynienia, kiedy ten teatr był także jednym z ważniejszych elementów, także pewnej takiej rywalizacji, pewnej walki, próby podporządkowania, jednocześnie próby jakiejś reakcji na to ze strony ludzi teatru, no, która niestety siłą rzeczy skończyła się niepowodzeniem, to znaczy teatr ostatecznie w jakiś sposób został podporządkowany. Niemniej jednak wydaje mi się, że ta walka nie pozostała bezowocna. Tak przechodząc do samego już jakby do właśnie tego pierwszego kontekstu. Pierwszy kontekst to jest rok 1404 i Lublin. Lublin, który został wybrany, to tak tytułem trochę przypomnienia, został wybrany trochę przez władze sowieckie, przez Stalina, przez polskich komunistów na takie trochę miasto symbol, bo to miało być pierwsze, to było pierwsze duże miasto w planowanych nowych granicach Polski, które oto zostało zajęte przez Armię Czerwoną i jakby no to miał być też taki trochę nowy początek nowej Polski, tej Polski już sowietyzowanej, podporządkowanej Stalinowi i Moskwie. Stąd bardzo zadbano o to, żeby odpowiednio nagłośnić pewne fakty, wydarzenia, a niektóre trochę też tak nieco i zmanipulować. Oczywiście pierwszą rzeczą, o której trzeba wspomnieć, to, że równolegle z wkroczeniem Armii Czerwonej do Lublina doszło w Lublinie na zamku do okropnego mordu, wydarzenia, bestialskiego mordu dokonanego przez Niemców, którzy wycofując się rozstrzelali kilkuset więźniów zamku lubelskiego. To było coś takiego, co wydawać by się mogło odległe od życia teatralnego. Niemniej jednak na przykład aktorzy, którzy wtedy przyjechali w tych pierwszych dniach po zajęciu Lublina, to swoje pierwsze kroki ponoć skierowali właśnie na zamek lubelski i pomagali w tym, żeby uprzątnąć ciała, żeby w jakiś sposób też je pogrzebać, przynajmniej tak w sposób taki prowizoryczny, żeby po prostu uniknąć też no, jakby dokonać tego takiego podstawowego aktu humanitarnego. To było pierwsze i było to wydarzenie, które było bardzo mocno nagłośnione. Lublin miał się kojarzyć właśnie także jako to miejsce, w którym, no i rzeczywiście, w którym zresztą rzeczywiście doszło do okropnej zbrodni. Drugi taki kontekst to oczywiście obóz koncentracyjny na Majdanku, to jest obecnie dzielnica Lublina, obóz, który był pierwszym takim zajętym przez Armię Czerwoną i bardzo jakby tak nagłośniono jego wyzwolenie, jego nagłośniono, także sfilmowano jakby to miejsce, jakby upubliczniono po raz pierwszy zbrodnie hitlerowskie. To także warto cały czas mieć w pamięci, kiedy mówimy o tym właśnie, o teatrze w 1944 roku. Ale także było parę wydarzeń, które zostały w jakiś sposób wyciszone. To znaczy te okropieństwa zbrodni hitlerowskich, które zostały opisane, sfilmowane, one poszły szybko w świat. Dzisiaj możemy na przykład oglądać kroniki brytyjskie, które korzystają z tych nagrań sporządzonych przez czołówki filmowe Armii Czerwonej, ale nie zmieściło się tam parę dosyć istotnych faktów. To jest dosyć ciekawe zdjęcie, jedno z nielicznych zachowanych z lipca 1944 roku, na którym widać dwóch polskich partyzantów,
to są żołnierze Armii Krajowej bądź batalionów chłopskich, czyli to byli żołnierze podlegli rządowi polskiemu w Londynie, wówczas jedynemu prawowitemu rządowi polskiemu. Tutaj widać orła w koronie, czyli tradycyjny, czyli ten herb polski, który obowiązywał do 1944 roku i później został przywrócony w roku 1990 i obecnie obowiązuje, czyli jest to. I ci żołnierze, dlaczego mówię, że to zdjęcie jest unikatowe? Dlatego, że w gruncie rzeczy Lublin został zdobyty przy dużym udziale polskich partyzantów, którzy brali udział w walkach o miasto. Udało się na początku także w Lublinie zainstalować takie oficjalne komórki rządu londyńskiego, czyli jakby trochę tak, jak to planowano w ramach tak zwanej akcji Burza, w ramach której kulminacją było powstanie warszawskie. No tu w Lublinie jakby próbowano to zrobić, żeby jakby przywitać trochę Sowietów jako tych, którzy jako gospodarze, prawda? Ten stan rzeczy trwał zaledwie kilka dni. Niestety większość tych, jakby zostały bardzo szybko te komórki państwa polskiego oficjalne zlikwidowane, zostali ci ludzie, zostali delegat rządu londyńskiego, został aresztowany, podobny los też spotkał tychże żołnierzy. I teraz, co jest jakby z okropną ironią, bardzo takim no, ponurą ironią losu, ci żołnierze, właśnie ci między innymi tacy jak ci młodzi chłopcy, oni trafili do tych samych miejsc, których niedawno jeszcze katowano polskich patriotów, katowali Niemcy, czyli właśnie trafili na Zamek Lubelski i później do obozu na Majdanku, który stał się takim miejscem selekcji, skąd wywożono ich później w głąb Rosji. To jakby to oczywiście przez długi czas było ukrywane, ale no niemniej jednak takie było bardzo trudne doświadczenie tych, którzy przez całą okupację walczyli z okupantami. I tutaj oczywiście przykryte to zostało takimi obrazkami jak ten. Ponieważ obok Armii Czerwonej były także oddziały polskie sformowane w Rosji, czyli wówczas pierwsza Armia Wojska Polskiego. Tutaj widzimy ich powitanie. To było bardzo często i celowo fotografowane, pokazywano właśnie polskie mundury, polskie orły, polskie flagi, gdzieś tam ukrywano owe flagi czerwone, flagi sowieckie, to miało być gdzieś tam jakby nie na pierwszym planie. I tutaj widać wyraźnie po tych zdjęciach, po tych pochodach, że ludzie, oczywiście sobie wyobrażamy po okropnej okupacji niemieckiej, no to ten polski mundur jakąś, tak czy inaczej, nawet jeśli byli to żołnierze, którzy szli razem z Armią Czerwoną, no to niemniej jednak byli to ich rodacy i często byli to ludzie, którzy też nie trafili tam do tej armii z własnej woli. To był dla nich jakby jedyny wybór, jedyny sposób ocalenia życia, więc siłą rzeczy gdzieś mogli liczyć na jakąś sympatię. W każdym razie tego rodzaju zdjęcia przykryły to, o czym mówiłem wcześniej, te pierwsze represje, które właśnie w lipcu i sierpniu miały miejsce. Tak wygląda kontekst historyczny w takim bardzo krótkim, telegraficznym skrócie, ale warto jest pamiętać właśnie o tych wydarzeniach, bo one także miały swój wpływ na to, co później się działo w lubelskim teatrze. I teraz chciałbym jeszcze jedno oczywiście ważne wydarzenie, które warto też przywołać, tenże 22 lipca w Moskwie, wbrew temu, co mówiła propaganda, został ogłoszony manifest PKWN i Lublin stał się siedzibą, taką quasi stolicą komunistycznej Polski. W historiografii polskiej mówi się o tak zwanej Polsce lubelskiej, to była właśnie owa Polska komunistyczna. PKWN nie miał żadnego umocowania międzynarodowego, on w zasadzie był uznawany wyłącznie, był powołany przez Stalina, więc jakby ten Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego nie miał jakiegoś takiego mocy międzynarodowej, ale przedstawiał się jako legalny polski rząd.
w gruncie rzeczy takim rządem legalnym nie był, dopiero jakby udało się dopiero w 1945 roku komuniści, kiedy weszli w porozumienie z częścią polskiego rządu emigracyjnego, to stworzyli rząd, który rzeczywiście zaczął być uznawany na arenie międzynarodowej. Niemniej jednak no, to miała być także stolica, to była taka tymczasowa stolica, ale już stolica jakiegoś nowego państwa, nowego bytu, w którym właśnie ów PKWN, czyli ów pierwszy komunistyczny polski rząd miał swoją siedzibę. I tak jak mówiłem, równolegle rozpoczęły się represje, toczyły represje wobec żołnierzy polskiego podziemia, czyli jakby z jednej strony taka postulowana radość z wyzwolenia, z tak zwanego wyzwolenia, postulowana radość z tego, że oto kończy się wojna, a z drugiej strony właśnie ci żołnierze często byli aresztowani, mordowani, wywożeni w Lublinie, na Lubelszczyźnie, zwłaszcza późną jesienią działało, szacują historycy, że to nawet i kilkanaście tysięcy żołnierzy NKWD, którzy zajmowali się praktycznie wyłącznie sianiem terroru i poszukiwaniem właśnie tych żołnierzy polskiego podziemia i w ogóle działaczy niepodległościowych, którzy jakoś nie chcieli się podporządkować nowej władzy. To jest rodzaj kontekstu, ten kontekst historyczny, w którym teatr funkcjonował. I jak zobaczymy, gdzieś da się wpisać to, co się później będzie działo w teatrze, także w te działania. Ja siłą rzeczy dzisiaj chciałem się skupić przede wszystkim na tym pierwszym okresie, ponieważ wydaje mi się on być szczególnie ciekawy i ważny. I to jest też taki moment, w którym tworzono pewne modele, czy raczej może inaczej, wdrażano pewne modele, które przećwiczone wcześniej były przez Rosjan nie tylko na Polakach, prawda, ale także właśnie i na Ukraińcach, i na reprezentantach innych narodów, jakby takiego stopniowego podporządkowywania. To, co wydaje się być takie szczególnie tak warte podkreślenia, to, że widać wyraźnie, że w tych działaniach nie było, jakby one nie były oparte wyłącznie na takiej nagiej przemocy. Tam było też bardzo dużo manipulacji i kłamstwa. To jest coś, co wydaje mi się być, co jest szczególnie ważne, jeśli na przykład zestawimy to z działaniami Niemców wobec Polaków w czasie II wojny światowej. Tam mieliśmy do czynienia raczej z taką nagą przemocą, prawda? Z takim udowadnianiem, że Polacy należą do innej kategorii ludzi, którzy nie powinni mieć swojej własnej kultury. Tutaj widać wyraźnie, że było trochę inaczej, że tutaj z jednej strony była przemoc, a z drugiej strony było bardzo dużo rozmaitej manipulacji. I teraz chcąc opowiedzieć o teatrze w Lublinie w 1944 roku, trzeba trochę też uczynić krok wstecz, jeśli chodzi o wydarzenia, jeśli chodzi o teatr, sam teatr w Lublinie tamtego, jakby kilka poprzedzających lat. Tutaj widzimy zdjęcie dzisiejszego teatru imienia Juliusza Osterwy. To jest zdjęcie z czasów okupacji niemieckiej. Wówczas ten teatr nosił nazwę Stadttheater, natomiast był przez wybudowany budynek, budynek powstał w 1886 roku ze składek lublinian. Był to teatr miejski, teatr, który jako nazwę miał różne, pełnił, bo był teatrem wielkim nazywany, teatrem zimowym. Później od 1921 roku teatrem miejskim, ale właśnie mówię teatr miejski, bo miał miejski charakter. To było takie miejsce spotkań lublinian, miejsce, gdzie nie tylko chodziło się do teatru, ale było to także miejsce, gdzie na przykład, które w czasach zaborów jeszcze jakby swoją odwiedzał ten teatr gubernator rosyjski. Później na przykład w tym budynku swoje imieniny obchodził marszałek Józef Piłsudski. Kiedy się akurat zdarzyło, że był właśnie 19 marca w Lublinie, to tam mu urządzono właśnie taką uroczystość. Także później w latach 20., 30. to był trochę taki salon miasta, prawda,
do którego Lublianie przychodzili, a w 1944 roku, co też jest ważne, był to budynek, który był jednym z nielicznych, który ocalał, on był tylko częściowo uszkodzony, sama sala główna i scena ocalały i było to miejsce, w którym właśnie mogli się spotkać, także spotykać różni dygnitarze, organizowane wiece partyjne, organizowano jakieś uroczystości państwowe, także z tego względu był to budynek kluczowy, to była wówczas jedna z, w zasadzie największa sala i najbardziej elegancka sala miasta i pamiętajmy, które aspirowało wtedy do miana stolicy tej nowej Polski lubelskiej. I teraz, co się działo w tym budynku w czasie okupacji? Kiedy wybuchła wojna w 1939 roku, we wrześniu, teatr ten był siedzibą Teatru Lubelskiego Centralnego Okręgu Przemysłowego imienia Eliusza Słowackiego. To była instytucja powołana w 1939 roku, która praktycznie nie miała szansy normalnie zacząć działać. Kiedy wojna wybuchła, no to oni mieli na afiszu mieli sztukę, tutaj uwaga, bo tytuł jest taki dosyć ironicznie dzisiaj brzmi, sztukę pod tytułem Dlaczego zaraz tragedia? 1 września 1939 roku zagrano właśnie sztukę pod takim tytułem, sztukę autorstwa Romana Niewiarowicza, była to lekka komedia. Poza tym udało się w tym teatrze przygotować jeszcze dwie inscenizacje. Były to inscenizacje Lekkomyślnej Siostry i Majstra i Czeladnika. Co ważne, w tym teatrze, jakby w obu tych inscenizacjach brał udział Stefan Jaracz. Do Stefana Jaracza jeszcze za chwilę wrócimy, bo to także ważna postać, która także odegrała swoją rolę i w 1944 roku w Teatrze Lubelskim. Ten teatr z siłą rzeczy przestał funkcjonować. On miał być finansowany z budżetu centralnego państwa polskiego. Po upadku Polski, zajęciu Lublina przez Niemcy jeszcze przez kilka tygodni działał, po czym został zamknięty i w miejsce tego teatru Niemcy powołali Stadttheater Lublin, do którego za chwilę jeszcze przejdę. Wspominam o tym teatrze dlatego, że jakby przyjechało do nich, do tego teatru, do pracy przyjechała cała grupa aktorów. Byli to aktorzy często młodzi, jacyś poszukujący, tacy ambitni, którzy gdzieś tam także o pewnym takim zacięciu społecznym. Byli wśród nich między innymi tutaj widoczni na zdjęciu Irena Ładosiówna, Halina Bujno, Józef Klejer i Janosz Łukasiewicz. Ci aktorzy, nie mogąc oficjalnie pracować, bo tutaj w Lublinie nie powstała żadna jawna scena teatralna, a poza tym Związek Artystów Scen Polskich, który nie przerwał swojej działalności pomimo okupacji, zszedł do podziemia, ogłosił, że aktorzy polscy nie powinni grać w teatrze. Ogłosił bojkot scen jawnych. I granie na jawnych scenach, które były koncesjonowane przez Niemców i na których nie można było na przykład grać polskiej klasyki, preferowano taką naprawdę szmirę sztuki o bardzo niskiej wartości, często wręcz można by powiedzieć półpornograficzne spektakle, bo taka miała być ta kultura, w cudzysłowie, którą mogli zdaniem Niemców mieć Polacy. Ta wysoka kultura polska nie mogła być kultywowana zgodnie z rozporządzeniami niemieckimi. No i ci aktorzy, którzy się temu nie podporządkowali, musieli szukać innego zajęcia. No i oni, podobnie jak wielu ich kolegów w całej Polsce, założyli kawiarnię. I w tej kawiarni u aktorów, która działała od 1940 roku, prowadzili także taki program artystyczny. Ona mieściła się niedaleko teatru. Co jest też ciekawe, poza kawiarnią oni także tam zorganizowali szkółkę teatralną, takie podziemne komplety teatralne. Młodych ludzi uczono sztuki aktorskiej, uczono recytacji, wspólnie także czytano sztuki. To jest też ważne, bo jakby z tego później się wziął, jakby na bazie tej grupy aktorów w 1944 roku można było
można było stworzyć taki oddolny polski zespół teatralny, o którym także jeszcze za chwilę. Tymczasem oficjalnie na scenie Teatru Lubelskiego grać można było tylko sztuki niemieckie i tylko po niemiecku, jako powołano po jakimś czasie instytucję Teatr Miejski w Lublinie, czyli Stadttheater Lublin. Teatr, który był dosyć dobrze finansowany, ponieważ miał on służyć takiemu udowodnieniu takiej dosyć karkołomnej tezy, że Lublin jest prawdziwie germańskim miastem. To brzmi bardzo absurdalnie, niemniej jednak Niemcy w czasie okupacji starali się takie, nawet urządzili alternatywne obchody założenia miasta, jakby nie uwzględniając tej daty, od której się liczy historia miasta, czyli lokacji miasta w 1317 roku. Oni znaleźli, że jakiś niemiecki burmistrz lokował miasto w latach 40. i XIV wieku i można było obchodzić po raz kolejny 600-lecie Lublina. Tutaj widzimy na zdjęciu generalnego gubernatora Hansa Franka, który właśnie wychodzi z teatru. To on także miał swoją lożę, bo był to teatr, który był jakby finansowany właśnie przez władzę generalnego gubernatorstwa. Ten teatr, jako że jakby w tym teatrze Polacy mogli pracować wyłącznie jako pracownicy techniczni. No niemniej jednak jakby to, co w 1944 roku zostało po tym, to, że Niemcy dokonali pewnych tam podstawowych remontów tego teatru, no i zachowano taką infrastrukturę techniczną, ale także właśnie część tych polskich pracowników technicznych jakby mogła dalej, mogła kontynuować swoją pracę w teatrze, co także okazało się ważne w momencie, kiedy w 1944 roku można było w tym teatrze grać także polskie sztuki. Jakie są jeszcze inne źródła tego teatru w 1944 roku? Tutaj już jakby przesuwamy się poza Lublin. Otóż to, co się działo w teatrze lubelskim w roku 1944, było też trochę wzorowane na tym, co na tej tak zwanej pierwszej okupacji sowieckiej, czyli na tym, co się działo na wschodnich ziemiach przedwojennej Rzeczpospolitej po zajęciu ich przez Armię Czerwoną po 17 września 1939 roku. Wtedy powołano między innymi właśnie w Grodnie i w Białymstoku Państwowy Teatr Polski Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. Działał także Polski Teatr we Lwowie. I co było istotą tej działalności? Proszę zobaczyć, tutaj akurat są skany z gazet, ówczesnych gazet polskojęzycznej prasy wydawanej przez komunistów w roku 40, w 1940 i 41 roku i w 41. I co tutaj widać? Widać, proszę, jest na przykład postać Jacka Włoszerowicza, wybitnego aktora, także znanego z filmów już jeszcze przedwojennych, jednego z aktorów wychowanych w Reducie Juliusza Osterwy, takim jednej z najważniejszych polskich scen, no trudno powiedzieć eksperymentalnych, ale to była taka scena, w której pracowano nad jakby nową formułą teatru, nową formą także teatru, który także objeżdżał całą Polskę, podając spektakle w wielu niewielkich miejscowościach w całym kraju. Więc była to postać znana i on jako aktor tego teatru był tutaj, proszę zobaczyć, kandydatem na członka jakiegoś rejonu Knyszyńskiego, prawda? Czyli jakby to, proszę zobaczyć, to o czym wspominałem, jakby Sowieci pokazywali, że oni jakby w gruncie, że nie tak jak Niemcy, którzy mówili, że na przykład polską kulturę należy ograniczyć do jakiejś takich naprawdę prostej rozrywki, ale mówili nie, to proszę, my zadbamy o prawdziwą polską kulturę. I widzimy, że na przykład Polski Teatr Państwowy miał przygotować spektakle oparte na tekstach Adama Mickiewicza, w tym Dziady. Co jest ciekawe, no, jestem bardzo ciekaw, jak to by wyglądało. Dziady, które są bardzo
antycarskie, żeby nie powiedzieć antyrosyjskie w swojej wymowie. Te dziady napisane przez Mickiewicza, dziady część trzecia, tak, zwłaszcza dziady część trzecia, napisana po tym, jak jakby w oparciu o doświadczenia Mickiewicza z więzienia rosyjskiego, w którego trafił razem ze swoimi kolegami ze studiów w Wilnie i także w doświadczenia upadku powstania listopadowego. No więc jakby widać wyraźnie, że Sowieci jakby próbowali siebie przedstawiać jako nie tych, którzy zniszczą polską kulturę, ale jakby ją w odpowiedni sposób wreszcie dzięki słońcu konstytucji stalinowskiej ta polska kultura będzie mogła wreszcie wolna od jakiegokolwiek nacisku rosnąć. I tutaj wydaje mi się być to coś, o czym trzeba pamiętać, bo jakby właśnie to takie jakby niszczenie polskiej kultury nie działo się wprost, tylko wręcz się działo pod hasłami jej rzekomego budowania. I to właśnie między innymi przećwiczono w tym teatrze polskim Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej, który to teatr, to trzeba powiedzieć, że on miał w gruncie rzeczy dosyć wysoki poziom artystyczny i trudno tych aktorów winić też tak po prostu, że akurat przyłączyli się do tej grupy, bo to była grupa kierowana przez Aleksandra Węgierkę między innymi. Niemniej jednak ich działalność była w odpowiedni sposób sterowana i wydaje mi się stanowiła element takiego opracowywania modelu właśnie podporządkowywania sobie teatru, który to teatr jakby miał w gruncie rzeczy także, no chodziło o to, żeby pokazać, że to jakby pisząc o autentycznych jakichś dawnych różnego rodzaju patologiach w teatrze, zwracano, jakby pisano, że oto nowa władza te patologie zlikwiduje i pozwoli kulturze się rozwijać. I już przechodząc jakby do samego, wracając znowu do Lublina, do tego teatru tak zwanej Polski Lubelskiej, czyli tych pierwszych miesięcy powojennych, to trzeba pamiętać, że właśnie tutaj nawet jak na tych zdjęciach widać, to jest zdjęcie uśmiechniętego żołnierza w mundurze polskiej armii dowodzone przez generała Berlinga, młoda dziewczyna uśmiechnięta, stoją gdzieś chyba na bramie krakowskiej w Lublinie. Obok jest też ciekawe wydarzenie, to jest msza święta, w której brali udział żołnierze nie tylko polscy, ale i radzieccy, która była zorganizowana dla uczczenia ofiar mordu na Zamku Lubelskim. Zresztą w Lublinie jeszcze to doszło do jeszcze ciekawszego wydarzenia. 15 sierpnia, czyli w rocznicę tak zwanego Cudu nad Wisłą, czyli zwycięstwa Polaków w Bitwie Warszawskiej, które było obchodzone jako Dzień Żołnierza, w Lublinie obchodzono wspólnie z Armią Czerwoną Dzień Żołnierza Polskiego. Jakby to też pokazuje kolejny taki element takiego trochę takiego celowego, mam wrażenie, mieszania pewnych porządków. Żebyśmy się jakby zupełnie pogubili, kto jest tutaj dobry, kto zły. Żeby Polacy zaczęli myśleć, no może ci Rosjanie są tacy źli, skoro, prawda, świętujemy w tym samym czasie, co przed wojną naszą uroczystość, tak? Uroczystość Wojska Polskiego. Podobnie było w przypadku samego wyboru Lublina jako tego pierwszego miasta. Wybrano między innymi dlatego, że w Lublinie w 1918 roku powołano rząd Ignacego Daszyńskiego, był to rząd lubelski, który w ogromnej większości tworzyli ówcześni socjaliści, prawda? Czyli jakby, proszę bardzo, to my teraz tworzymy nowy rząd lubelski, tak jesteśmy też lewicowi, prawda? Tak samo jak lewicowi byli tamci w 1918 roku, ale tamci w 1918 roku to byli autentyczni polscy niepodległościowcy, a tutaj mieliśmy do czynienia po prostu z komunistami wybranymi przez Stalina. Jakie teatry wówczas w Lublinie gościły, jakie występowały, bo to jest też ważne, że mieliśmy do czynienia tak naprawdę z dwoma ośrodkami teatralnymi. Pierwszy to był Teatr Pierwszej Armii Wojska Polskiego. Był to teatr wojskowy utworzony przez aktorów i amatorów, żołnierzy. Był to teatr
teatr, który żołnierze nosili mundury, mieli stopnie wojskowe. I tutaj widać takie zdjęcie z bardzo słabej jakości, ale dosyć znane, na którym właśnie stoją oni w towarzystwie Stefana Jaracza. Stefan Jaracz, który przyjechał do Lublina we wrześniu 1944 roku, został bardzo dokładnie ufotografowany i właśnie to też była postać ikoniczna. On był więźniem Auschwitz. To był aktor taki, który był naprawdę strażnikiem pewnego etosu aktorskiego w czasie II wojny światowej. Jednocześnie był wtedy bardzo ciężko chory. Nie do końca najpewniej się orientował w tym, co się dzieje, jeśli chodzi o sprawy takie polityczne. On jakby wydawało mu się, że jak to polskie wojsko, polskie mundury, no to jakaś ta nowa Polska będzie, prawda? Więc on się włączył w to i zadbali komuniści o to, żeby właśnie, on się fotografował właśnie z żołnierzami, aktorami z Teatru I Armii Wojska Polskiego, którzy przyjechali do Lublina zaraz tuż po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną i pokazali, jakby rozpoczęli życie teatralne z takimi spektaklami. Tutaj widać, to taki spektakl, no dosyć proste dekoracje, proste stroje. Były to montaże literacko-muzyczne, w których jakby w krótkich skeczach przeplatanych piosenkami, jakby odgrywanymi też bardzo prostymi środkami teatralnymi, gdzieś też często granymi gdzieś tam poza budynkami teatralnymi, gdzieś na wolnym powietrzu, no, o charakterze rozrywkowym, no więc ten teatr jakby no poza, jakby nie bardzo spełniał kategorię taką, trudno nazwać go teatrem w pełni profesjonalnym, niemniej jednak oni przyjechali i prawdopodobnie z marszów 27 lipca 1944 roku zagrali tę sztukę na deskach teatru, ten montaż na deskach teatru miejskiego w Lublinie. Później kolejna, a dzień później, 28 lipca, zagrali Śluby panieńskie Aleksandra Fredry. I tutaj już mieliśmy do czynienia z taką inną trochę sytuacją, bo były to normalny spektakl, prawda? Taki spektakl już będący adaptacją wybitnego polskiego dramatopisarza, komedia co prawda. Niemniej jednak no, wyglądało to już prawie profesjonalnie, czy miało wyglądać profesjonalnie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że oni przyjechali do Lublina i chcieli zająć budynek teatru imienia Juliusza Ostenta, tego teatru, o którym przed chwilą mówiłem, tego najważniejszego budynku teatralnego w mieście, ale tam byli już aktorzy lubelscy, aktorzy, którzy zajęli ten budynek, co jest też ciekawe, trochę przy pomocy polskich partyzantów, w czasie walk jeszcze o miasto i przywitali ich, tak? Przywitali owych aktorów, żołnierzy, przywitali w tych progach, pozwolili zagrać, ale to oni oni byli tam gospodarzami. To tak trochę, mówię, zachowując pewne proporcje, to można to powiedzieć, że tutaj udało się z sukcesem przeprowadzić akcję burza w Teatrze Lubelskim. To znaczy ci aktorzy lubelscy rzeczywiście zajęli budynek i nie pozwolili się z niego wypchnąć. Nawet pomimo tego, iż tamci aktorzy, żołnierze, ci aktorzy, którzy szli z Armią Wojska Polskiego, tą armią, tak zwaną Armią Berlinga, byli, wydawać by się mogło, na lepszej pozycji. I ten teatr powstał jako właśnie teatr zrzeszenia. On w zasadzie kierowała nim Irena Ładosiówna i Józef Klejer. I to oni przygotowali pierwszą premierę w powojennej Polsce. To właśnie w powojennej, jeszcze nie powojennej, ale już w tym teatrze, który się odradzał po okupacji niemieckiej. Była to Moralność pani Dulskiej, którą zagrano 12 sierpnia 1945 roku. Jeszcze na chwilę wracając do Ślubów panieńskich, to też jest taka bardzo
ważna i ciekawa sprawa. Mianowicie w wielu podręcznikach do historii teatru istnieje taka informacja, że owe śluby panieńskie grano w Lublinie dokładnie 1 sierpnia 1944 roku. Trochę budując taką oto narrację, że jakby tu Warszawa staje do walki, a tutaj w Lublinie się bawią na Fredrze. No nie jest to do końca prawda, bo rzeczywiście, bo jak się okazuje, udało się odnaleźć afisze, że jednak te śluby panieńskie po raz pierwszy nie były grane w Lublinie, bo one były grane już dużo, dużo wcześniej na innych scenach i scenkach też takich polowych, to jednak było grane, to jednak to pierwszy spektakl w Lublinie miał miejsce kilka dni wcześniej, właśnie 28 lipca. Także ten Teatr Zrzeszenia Aktorskiego działał w Lublinie do połowy października mniej więcej. Udało się mu przygotować 4 premiery. On został tak troszkę zalegalizowany przez władze komunistyczne. Na postaci takich mianowano Józefa Klejera, dano mu taki dokument, że został kierownikiem teatru miejskiego w Lublinie. Irenie Ładosiównie wręczono po premierze, bo to ona była reżyserką Moralności Pani Dulskiej. Tutaj jest widoczna na tym zdjęciu, jedynym zachowanym zdjęciu z tego spektaklu, która wręczono taką złotą wstęgę odnowicielce polskiego teatru, więc jakby wydawało się, że jakby władza trochę zaakceptowała to, że ten teatr wojskowy gdzieś się usunie na bok, bo teatr wojskowy zajął dom żołnierza, tam była także scena z lat 30. przedwojenna, która ocalała i tam grał swoje spektakle, a ten teatr miejski będzie mógł się rozwijać. No niestety do czasu. Mniej więcej to jest też ciekawa taka zbieżność. To jest też ten moment, nie wiem, czy to ma bezpośrednie przełożenie, ale to był ten taki moment, kiedy przywódcy komunistycznej Polski pojechali do Stalina i tam mieli usłyszeć, że za bardzo się, że niezbyt się przykładają do sowietyzowania Polski. I po tym powrocie rzeczywiście doszło do takiego mocnego dokręcenia śruby, takiego zwiększenia prześladowań, przysłania dodatkowych oddziałów NKWD. Nie wiem, czy to miało związek, bo nie ma na to żadnego bezpośrednich dowodów oczywiście, ale równolegle w tym czasie postanowiono połączyć Teatr Wojska Polskiego z teatrem, czy stworzyć Teatr Wojska Polskiego w oparciu o Teatr Lubelski, Teatr Pierwszej Armii Wojska Polskiego i Teatr Białostocki, bo także ten zespół teatralny tam także w Białymstoku zaczął funkcjonować i on także został przewieziony do Lublina i stworzono nową scenę. Jak widać, to uprawomocnieniem było właśnie była między innymi owa wizyta Stefana Jaracza. Tutaj proszę zobaczyć, no, Stefan Jaracz wspólnie z Wandą Wasilewską, która dzisiaj jest pamiętana jako taka postać bardzo, bardzo negatywna w historii Polski. Czy generał Michał Rola-Żymierski, który był wówczas takim nominalnym, tylko wysokim dowódcą w gruncie rzeczy. Czyli jakby Stefan Jaracz trochę takich, jakby trochę autoryzował, tak? Trochę ich dodawał im jakiegoś takiego, legitymizował ich władzę dzięki swojemu autorytetowi. Teatr Wojska Polskiego właśnie jakby w oparciu o tego typu zabiegi zaczął funkcjonować i przygotowano premierę. Pierwszą premierę tego teatru, którą była inscenizacja Wesela Stanisława Wyspiańskiego, o tyle ważna, że Wesele uchodzi w ogóle za taki spektakl, którego zrealizowanie jest dowodem na to, że w zespole teatralnym są aktorzy, którzy mogą zagrać prawie wszystko. Prawda? To jest wieloobsadowy spektakl. Poza tym oczywiście bardzo ważny dramat polski, jeden z najważniejszych polskich dramatów w ogóle w historii Polski, jednego z najważniejszych polskich dramatopisarzy i ludzi teatru, czyli Stanisława Wyspiańskiego.
Co więcej, gdybyśmy dzisiaj zapytali przeciętnego Polaka, jaki był pierwszy polski spektakl po wojnie, to by pewnie powiedział, że właśnie Wesele, wyreżyserowane przez wspomnianego już Jacka Woszczerowicza. Tutaj nawet tak zadbano o ten spektakl, że zrobiono na jego potrzeby, zresztą to wybitny artysta Henryk Tomaszewski przygotował afisz, plakat nawet, nie afisz, plakat, kolorowy plakat wydrukowano. Czyli jakby zadbano o odpowiednią oprawę tego wydarzenia. No i jakby to pokazano, że oto proszę zobaczyć, to co do tej pory było, to były jakieś takie nieśmiałe próby, ale oto nagle powstaje nowy, porządny teatr Wojska Polskiego, teatr, który będzie teatrem narodowym i on zresztą taką funkcję pełnił. Tyle tylko, że on w Lublinie dał tylko dwie premiery. Poza Weselem było to Dożywocie, też Aleksandra Fredry, i z Lublina wyjechał. Czyli jakby teatr ten, zabrano aktorów, zabrano dekoracje, zabrano pieniądze z kasy nawet, i on pojechał później, bo front się przesunął na zachód, pojechał do Krakowa, do Katowic, ostatecznie osiadł w Łodzi, gdzie jeszcze przez kilka sezonów funkcjonował, potem ten teatr nominalnie gdzieś był przeniesiony do Warszawy. No, później już przekształcono go w inne instytucje teatralne. Niemniej jednak jakby ten mechanizm działania zatem wyglądał w ten sposób, że oto jakby nie obchodzi nas to, co się oddolnie rodzi. Ten Teatr Zrzeszenia Aktorskiego, który rodził się oddolnie poprzez jakby samodzielną organizację aktorów, poprzez ich pracę, gromadzenie też funduszy, gromadzenie dekoracji, gromadzenie, ludzie znosili wówczas różne dekoracje do teatru. Nie było podstawowych przecież przedmiotów wtedy, więc jakby to była taka, uruchomiono rodzaj takiej trochę zbiórki i ten teatr powstawał oddolnie i to zostało przekreślone jedną decyzją administracyjną, że oto cały ten teatr ma być częścią Teatru Wojska Polskiego, na czele którego stanie Władysław Krasnowiecki, który wcześniej był dyrektorem właśnie Teatru Pierwszej Armii Wojska Polskiego. Pod pozorem tego, że oto teraz już naprawdę będziemy mogli dawać porządne, dobre polskie sztuki, także takie jak wesele Stanisława Wyspiańskiego. Ów teatr wyjechał z Lublina Ów teatr wyjechał z Lublina na dobre w lutym 1945 roku. Wtedy zapadła także decyzja, że jednak Warszawa pozostanie stolicą Polski. Jakby siłą rzeczy aktorzy zaczęli odpływać. No i teatr w Lublinie powstał teatr miejski. Na nowo został w zasadzie zbudowany. Co jest ciekawe, część aktorów z tej kawiarni u aktorów wróciła do Lublina wiosną 1945 roku, jakby porzuciła pracę w Teatrze Wojska Polskiego i ten teatr zaczął funkcjonować jako taki normalny teatr miejski, normalny teatr, który repertuarowy, dramatyczny, który istniał do 1949 roku, w oparciu o takie zasady spółdzielcze. Oczywiście państwo po kolei, jakby rok po roku coraz bardziej sobie jakby uzurpowało władzę nad tym teatrem, nie dając jednocześnie pieniędzy, co jest ciekawe. Mianowicie musieli zatwierdzać repertuary, musieli zatwierdzać plany finansowe, musieli także się tłumaczyć z pewnych decyzji repertuarowych, obsadowych i tak dalej. Niemniej jednak ten teatr do 1949 roku, z tego względu, że był zupełnie niezależny finansowo, bo oparty praktycznie na wpływach z biletów, to działał w miarę tak, no, przy wszystkich tych ograniczeniach w miarę niezależnie. To niestety, to oczywiście nie mogło trwać zbyt długo. Ostatecznie w 1949 roku władze ówczesnej Polski, która się wtedy wchodziła w okres stalinizmu, podjęły decyzję o tym, że w ogóle wszystkie teatry przekształcają w teatry państwowe. I w, w, w,
pod koniec sierpnia 1949 roku ogłoszono, że od 1 września, że od 1 września teatr ten miejski w Lublinie przekształca się w Państwowy Teatr imienia Juliusza Osterwy. To jest też ciekawe, ciekawa rzecz jest postać patrona, ponieważ patron, który był takim, zmarł w 1947 roku, ale był to, jest to do tej pory legendarna postać polskiego teatru, twórca bardzo no, zasłużonej właśnie owej wspomnianej już reduty teatru, który był teatrem misyjnym, teatru, który był teatrem, w którym jakby programowo, przynajmniej w pierwszej fazie grano tylko i wyłącznie polskie sztuki. Teatr Juliusza Osterwy, który także był bardzo takim, wręcz można powiedzieć, wręcz mistykiem, jeśli chodzi o pewne, o pewną taką wrażliwość religijną. I ten twórca został patronem tego teatru, który oto tracił swoją niezależność. Prawdopodobnie na skutek takiego decyzji samych aktorów, którzy to jakby trochę chcieli, a przynajmniej tak czytam tę decyzję, zachować pewną taką niezależność, czy pokazać, okazać pewną niezależność, pewnego takiego ducha jakiegoś takiego, no tego dawnego, wolnego teatru, jakby przenieść go gdzieś w te czasy, kiedy teatr rzeczywiście został bardzo mocno podporządkowany ideologii, jakby nie było tam przestrzeni ani na sztuki zachodnie, ani na sztuki, które nie wiem, są w jakiś sposób dla władzy niewygodne. Co na szczęście pomimo wszystko, co jest jakimś rodzajem optymizmu, bo kiedy patrzymy na historię teatru polskiego w okresie PRL-u, nie udało się osiągnąć do końca. Czy teatr, pomimo tego, że był stale zniewalany, to można powiedzieć, że ostatecznie zniewolony nie został. No ale to już jest temat na inną opowieść. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu bardzo. I teraz no, jesteśmy w takim akademickim towarzystwie praktycznie. A przechodzimy do aspektu, kiedy możemy już stawić naszemu szanownemu panu doktoru pytania, albo w razie kiedy ci, kto już z nami na pokładzie mają swoje recepcje wobec tego, co usłyszeli, to bardzo zapraszam to wygłosić. No wobec tego, jak to zrobić, jak można postawić pytanie, to proszę albo podnieść rękę w Zoomie, albo napisać go w czacie. I ono będzie zaczytane, a pan doktor nada odpowiedź. Tak, Mateusz, no, będzie nagranie do obejrzenia w internecie. Tak, oczywiście będzie, tylko chyba za miesiąc będę to na YouTubie, na kanale Historyczny Binar, Historykowy Binar. Tak, no, ja oczywiście zapraszam naszych uczestników do tego, żeby były pytania dla pana doktora. A przede wszystkim ja by tak chciał postawić pytanie. Przepraszam, a ja tak prawda rozumiem, że Birling to ten sam, który był jeden z tych niedużych, który z obozu dla oficerów poszedł na współpracę, a potem podpisał akt w Katyniu o tym, że byli wszystkie znajdziene, zabijęte przez Niemców. Tak, 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 to jest ten sam Birling. On później został zdymisjonowany, prawda, za niektórzy próbowali tworzyć taką legendę, że jakoby za to, że próbował przyjść z pomocą powstaniu warszawskiemu i prawda, doszło do tego próby desantu na lewobrzeżną Warszawę. Dlatego ta postać była trochę taką postacią uznawaną za dwuznaczną, bo rzeczywiście on później został odsunięty od dowodzenia i gdzieś tam w cień. No, niemniej jednak rzeczywiście to taka postać, no, powiedzmy, co najmniej kontrowersyjna, prawda, w historii Polski. No ale jakby to też jest pytanie o tę armię Birlinga, bo to byli w większości ci ludzie, którzy się nie zdołali dostać do armii Andersa.
której udało się ewakuować z Rosji przez Iran na Bliski Wschód i później walczyła we Włoszech, to nie jest jakby sprawa łatwa. To byli też więźniowie łagrów bardzo często, prawda, którzy przeszli przez ten system stalinowski. Zresztą też prawdziwy opis na przykład bitwy pod Lenino, która później była przecież w okresie PRL-u, to było, rocznica tej bitwy była świętem Dniem Wojska Polskiego właśnie, to było bodajże 12 października 1943 roku, ten chrzest bojowy, to tam była, no, z tego co mi wiadomo, co czytałem, to ci żołnierze byli posyłani często właśnie bez karabinów prawie, że do walki z Niemcami, więc tam ta dywizja się bardzo mocno skrwawiła. To taka typowo, że tak powiem, sowiecki sposób traktowania żołnierzy. Także to byli, to jakby trudno odmówić tym ludziom i heroizmu i jakby też patriotyzmu. No, niemniej jednak no siłą rzeczy no ta taka to takie ich to też zastanawiam się, bo to też jest takie uderzające, no, w tym teatrze, bo ten teatr powstał właśnie jako teatr pierwszej dywizji Wojska Polskiego i on był taki właśnie bardzo jakby tworzony, tam był oficer polityczny, tam byli ludzie, którzy, on był bardzo mocno jakby propagandowy, miał charakter. Niemniej jednak także byli tam aktorzy, którzy mieli bardzo takie trudne przeżycia, trudne przejścia i znowu natomiast to co jeszcze chciałbym właśnie tak może przy okazji Berlinga też dodać, że ten teatr był później prezentowany, jak się czyta relacje, jakieś wspomnienia, czasami też niektóre podręczniki do historii, jako taki kadrowy teatr polskiego, kadrowy zespół polskiego teatru po wojnie. Znaczy, że tam się wykuwał nowy teatr, nowa formuła teatru w tym teatrze właśnie. To tak trochę analogicznie, tak jak ci żołnierze Berlinga, to był początek Ludowego Wojska Polskiego, tak? To tak tutaj ten Teatr Pierwszej Dywizji i Teatr Pierwszej Armii Wojska Polskiego i Teatr Wojska Polskiego, to miał być nowy teatr, jakby poddający początek nowemu teatrowi w Polsce. Zrozumiałem. I teraz tak, pan powiedział, że kiedy Lublin już został odzyskany od Niemców, wyzwolony od Niemców, to aktory teatru lublińskiego zajęli swój teatr i zaczęli tam grać. Tak. I tylko potem do nich oni byli połączone z teatrem wojskowym i jednocześnie z tymi aktorami teatru białostockiego. Mm-hmm. Я так би хотів запитати такий момент. Де пан Сон? Тут просто для мене цікава ситуація в тим аспекті, що, наприклад, коли з Харкова були вижуцюни німці, і трохи відсунула ще лінія фронту від міста, передовсім, то було на початку в Шешні, то так сталося, що першими, хто на Więcej zaczął pracować, byli organy moskiewskiego NKWD. Mm-hmm. I oni zaczęli brać od wszystkich działaczy Charkowa, obywateli, ale nie zwykłych obywateli, a ludzi, którzy byli powiązani tam na przykład z kulturą, z edukacją. Oni zaczęli od nich zbierać informacje, a czym ci ludzie zajmowali się w czasie okupacji niemieckiej. І то мені передусім цікавий такий аспект. А от актори любельці, вони не мали клопоту з радянським, то хіба радянський смерч, бенде ми що тим опікувати. Так, смерч. То значить, то дуже дякую, бо то теж важне питання і дуже цікаве, бо то ta kawiarnia u aktorów, o której wspomniałem, to był też takie miejsce, które na przykład chętnie odwiedzali Niemcy, prawda? Bo to było tuż przy teatrze, tym teatrze niemieckim.
Tam też na przykład się spotykano, jak na przykład ktoś chciał, nie wiem, kogoś z Majdanka wykupić, przekupić jakiegoś strażnika niemieckiego na przykład. No to tam się spotykano i tam takie rzeczy, co więcej, tam był punkt kontaktowy polskiego wywiadu Armii Krajowej. Więc siłą rzeczy ta kawiarnia, ona była jakby, czy praca w kawiarni była traktowana jako rodzaj pewnego, no takiego, to było podejrzane. Natomiast to, o czym wspominałem, że tak naprawdę przez te pierwsze miesiące to nie ma świadectw jakiegoś takiego prześladowania tych aktorów. To jest tak, że jakby ta sowietyzacja w Polsce, ona była tak stopniowo wprowadzana, jeśli chodzi o sztukę, jeśli chodzi o tę sferę publiczną, prawda? Bo co innego walka z podziemiem, co innego walka a co innego jakby walka z tym, co jest jawne, prawda? Komuniści przedstawiali siebie jako tych, którzy właśnie przynoszą prawdziwą polską kulturę. I oni tak tych aktorów nie prześladowali. Nastąpiło to dopiero na początku lat 50. I wtedy, pierwszy też bardzo ciekawe wydarzenie, to było koniec 48 roku, kiedy został aresztowany Jan Orsza Łukaszewicz. To był aktor, który prowadził tę kawiarnię u aktorów, którego miano za kolaboranta, który się ukrywał i który się postanowił ujawnić. Kiedy się ujawnił, został aresztowany, przeprowadzono proces i co jest bardzo ciekawe, ten proces został, w wyniku tego procesu on został uniewinniony. To jest, nie wiem jakby jak to tłumaczyć, bo to był już początek 49 roku. Ale później, kilka lat później, Halina Bujno między innymi, tutaj też jedna z tych aktorek, ona została aresztowana pod zarzutem kolaboracji z Niemcami. To był już rok bodajże 1952, czyli już minęło kilka lat, ładnych lat. Została aresztowana razem z innym więźniem, Leonem Gołębiowskim, który z kolei z innym aktorem. Leon Gołębiowski, jego w tym czasie nie było w Lublinie. On w 1944 roku, on tam przyjechał później, ale został aresztowany też pod zarzutem różnego rodzaju, znaczy jakby kolaboracji z Niemcami, bo to było też Halina Bujno została zwolniona po kilku miesiącach, potraktowano ją bardzo źle, bo rozpuszczono pogłoski, jakoby sypała, że zdradziła kolegów, czego nie zrobiła, prawda? Ona musiała z Lublina wyjechać. Natomiast Leon Gołębiowski, jeszcze bardziej tragiczny los go spotkał, ponieważ on został wypuszczony i kilka tygodni potem zapukał do niego listonosz. I on myślał, że to idą po niego i się rzucił z okna i zginął po prostu, popełnił samobójstwo. Co jest ciekawe w tym okresie powojennym, wtedy prowadzono weryfikację, władze zostawiły weryfikację Związkowi Artystów Scen Polskich. To znaczy ten Związek Artystów Scen Polskich powołał komisje weryfikacyjne, które rozpatrywały, kto w jakim stopniu współpracował. Te komisje były częściowo niezależne od władzy i na przykład uwzględniały fakt współpracy z Armią Krajową. To jest ta, myślę, różnica, że wyraźnie widać, że w Polsce jakby ten proces takiego właśnie, te prześladowania, one były stopniowane, one narastały w czasie i do takiej kumulacji, oczywiście nie mówię o walce z podziemiem niepodległościowym zbrojnym, bo to jest inny, zupełnie inny porządek. Natomiast w latach 50., na początku lat 50. można powiedzieć, była taka kumulacja, jeśli chodzi o takie prześladowania, takie jakby aresztowania tych ludzi, którym często właśnie wtedy wyciągano tę przeszłość okupacyjną.
To jest też tak, to jakby trochę na takiej zasadzie chyba, że o ile w latach 40. walczono głównie właśnie z podziemiem niepodległościowym, tym zbrojnym, i trochę sobie odpuszczono kulturę, naukę, to na początku lat 50. Dokładnie to był właśnie ten 48-49 rok, kiedy podjęto te decyzje, to zaczęto sobie teatr i w ogóle sztukę, naukę tak podporządkowywać w sposób taki bardzo już zdecydowany, że ten pierwsze, że nawet wręcz jak się patrzy na te pierwsze tuż powojenne lata, jeśli chodzi o sztukę i kulturę, to można powiedzieć wręcz, że no po tym takim okresie, że nawet można mówić o jakimś takim, no oczywiście bardzo trudne warunki były bytowe rozwoju. Tak sobie zastanawiam się, na ile to może być analogiczne z tym, co się działo na przykład w Charkowie, ale w latach 20., prawda? Kiedy w Charkowie działał na przykład Teatr Łesia Kurbasa, kiedy jakby było to pokolenie rozstrzelanego odrodzenia ukraińskiego. Właśnie, że tutaj, że jakby to było jakby taka, że właśnie tutaj komuniści się stroili w piórka w tych, którzy o to naprawdę tę narodową kulturę, o tę narodową kulturę zadbają, prawda? No to tak. I dopiero po jakimś czasie, kiedy się umocnili, kiedy jakby pokonali te polityczne i zbrojne podziemie, też polityczną opozycję. W Polsce trzeba pamiętać, że do 1947 roku jeszcze istniała oficjalna opozycyjna partia, czyli PSL Stanisława Mikołajczyka, prawda? Także to też jest zresztą ciekawe, bo później, bo na przykład Teatr Miejski w Lublinie był raczej nielubiany przez prasę komunistyczną, natomiast prasa związana z PSL-em pisała o tym teatrze dosyć przychylnie, prawda? Tutaj znowu nie mamy żadnych jakichś takich dodatkowych danych, ale to jest fakt, że na przykład teatr w Lublinie był później pomijany przez władze z centralnej perspektywy nie pisano o tych spektaklach, jakby uważano, że to jest taki teatr prowincjonalny, natomiast na przykład w prasie, w Gazecie Ludowej wydawanej przez Polskie Stronnictwo Ludowe Mikołajczyka pisano na przykład, że to jeden z najlepszych teatrów w Polsce, że powinien być jakby bardziej zauważany, dostrzegany i tak dalej. Dziękuję. Tak, ja tak po prostu myślę, może u pani Magdaleny Jankowskiej jest pytanie. To ja bardzo zapraszam. No kiedy nie, to w takim razie u mnie jest. A przepraszam, mnie taki moment ciekawy. Pan zademonstrował gazety, które prezentowali tam aktora, który tam będę musiał brać wybory w jakichś tam instytucji na Białorusi. A to było powiązane z tym, że część teatru z Białegostoku przyjechała do Lublina. Dlaczego? Nie, to był ten kontekst. To była gazeta z 40 roku, 1940. I to była gazeta, bodajże właśnie wydawana w Białymstoku. I mi chodziło mi o tę pierwszą okupację sowiecką, prawda? Kiedy rzeczywiście, kiedy jakby oni tam działali dużo brutalniej wobec teatru. Tam jakby nie było takiej sytuacji, że tak gdzieś, nie wiem, dajemy wam jakąś możliwość samodzielnej pracy, tak jak było w Lublinie. Natomiast wyraźnie widać było to, że jakby im zależało na tym, żeby udowodnić, że oto jedyną drogą rozwoju polskiej kultury, to też trzeba pamiętać, że oni to było po wrześniu 1939 roku. Tam bardzo często w tych gazetach pisano, że oto to był dowód na to, jak się Rzeczpospolita rozpadła, jak domek z kart, że oto było taki kompletny upadek państwa nagle, prawda? Po kilku tygodniach wojny i że jakby jedyną szansą dla ocalenia kultury polskiej jest teraz jakby oddanie się w opiekę Związkowi Radzieckiemu, prawda? Że to i jakby taka była idea też i ci ludzie, aktorzy byli właśnie do takich rzeczy zmuszani po to, żeby trochę tak to
legitymizować znowu, prawda, że oto tutaj polska kultura, ta prawdziwa polska kultura, to ona będzie teraz się rozwijała dzięki właśnie Związkowi Radzieckiemu i zobaczcie, proszę, nawet aktor będzie tam członkiem jakiejś rady obwodowej w Knyszynie, to miasteczko pod Białymstokiem. Tylko to był 40 rok, prawda? Widać wyraźnie, że w tej, ta druga okupacja, która się zaczęła w 1944 roku, ona była już pod tym względem inna. Już nie było takiego działania, że tak powiem, takiego bardzo, bardzo takiego bezpośredniego, że to było bardziej tam takie na zasadzie gdzieś tutaj odrobinę pozwolimy wam więcej. Tutaj możecie zagrać sobie, proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że na przykład zagrano, że ten Teatr Rzeszenia Aktorskiego zagrał niemiecką sztukę we wrześniu 1944 roku. On został za to potwornie skrytykowany, bo to była jakaś tam wodewil niemiecki, ale niemieckiego autora, oczywiście po polsku, ale w polskim przekładzie. Natomiast coś takiego jakby nie do pomyślenia był, czyli to świadczyło o czym? Świadczyło o tym, że ci aktorzy nie musieli się nikogo pytać o to, co mogą grać. Bo gdyby oni się zwrócili z tym do jakiejkolwiek władzy, to z samego powodu takiego, że to by zabronili. Ja nie twierdzę, że to był właściwy wybór repertuarowy, chociaż sztuka nie miała nic wspólnego, to była muzyka na ulicy Paula Szurka, taki po prostu muzyczny spektakl, ale jakby myślę sobie, dzisiaj my jesteśmy w stanie to zrozumieć, prawda, bo my sobie w Polsce dajemy pytanie, czy grać Czechowa na przykład, prawda, w teatrze, a to sobie, jak wyobrazimy sobie ten, domyślam się, jak to wygląda w ukraińskich teatrach, to jeszcze bardziej dramatyczne jest, prawda, takie pytanie i jakby to jest wszystko zrozumiałe, a wtedy to oni zagrali to, czyli mówię, nikogo nie musieli się o nic pytać. To takiej sytuacji na pewno w 40 roku, wtedy w czasie tej pierwszej okupacji sowieckiej nie było. Bo tamte teatry, które działały właśnie w Białymstoku, Grodnie, czy później w Wilnie także po zajęciu także Litwy przez Armię Czerwoną w 40 roku, to one były po prostu absolutnie podporządkowane. A tutaj nie. I mówię, tutaj ten proces zniewalania był dłuższy, ale jednocześnie on taki był bardziej dwuznaczny, taki bardziej podstępny, o tak bym powiedział, że to było takie nie wprost, nie takie bardzo, bardzo no właśnie pełne takiej manipulacji działanie. Ale mimo wszystko z kolei, mówię, dawało pole takiego działania, co oczywiście wszystko było ograniczone i tak dalej, ale to też pokazuje, to nie wiem, czym to do końca tłumaczyć, ale kiedyś ktoś zwrócił uwagę, że na przykład Polska była chyba jedynym krajem bloku wschodniego, któremu Stalin nie zmienił drastycznie herbu na przykład, prawda? Że na przykład w Polsce został orzeł biały, co prawda bez korony i flaga biało-czerwona, nie tak jak na przykład, nie wiem, w Rumunii, na Węgrzech, nie mówię już o wschodnich Niemczech, gdzie tworzono jakieś takie te, prawda, sowieckie herby z jakimiś tam, prawda, snopkami, tam młotami, innymi przedmiotami, prawda? To nie wiem, na ile to można tym tłumaczyć, ale to jest ciekawe, znaczy mówię, ciekawe jest to, że rzeczywiście w Polsce to przykręcenie śruby i takie drastyczne prześladowania dotyczące na przykład teatru, to one przyszły dopiero później, że tutaj to było tak, że bardzo wielu aktorów, nie tylko Stefan Jaracz, który zresztą zmarł w 1945 roku,
ale też Juliusz Osterwa wspomniany i inni wybitni twórcy, oni jakby włączyli się w życie teatralne i jakoś funkcjonowali do lat 50. Jakby nie byli tak w sposób drastyczny, nie wiem, prześladowani, że nie wiem, nie likwidowano ich w sposób fizyczny. To jakby to zaczęło się dziać, takie prześladowania zaczęły się później, no mówię, ten przypadek uniewinnienia Jana tego Orszy Łukasiewicza z Kawiarni Aktorów jest taki bardzo dziwny, bo on był, w prasie już go skazano, już stwierdzono, że jest kolaborantem, po czym nagle okazało się, że jednak wzięto pod uwagę to, co też jest ciekawe, to był 49 rok, że on współpracował z podziemiem Makowskim i miał na to dowody, że oto właśnie pomimo już wtedy, iż Armia Krajowa nie była, była uważana już za wrogą organizację przez komunistów, prawda? To jednak uwolniono go od tego zarzutu kolaboracji z Niemcami. Dobra, a mógłby pan powiedzieć, kiedy w repertuarze zjawiła się na przykład pierwsza piesa, która będzie mogła być traktowana już taka piesa nowej polskiej socjalistycznej ludowej? No to jest też bardzo ciekawe pytanie, bo to tylko powiem tak, że na to wesele na przykład, gdzie jest w weselu jest przedstawiona historia, prawda, no jest to wesele chłopskie, kiedy oto młody literat szlacheckiego pochodzenia żeni się z chłopką, prawda? I Stanisław Wyspiański opisuje, tam później oczywiście w kolejnych aktach pojawiają się postaci fantastyczne, jakieś postaci z historii Polski, Ryzarwisza Czarny, Hetman Branicki i tak dalej, też Jakub Szela i tak dalej, jakby postaci, które gdzieś jakby rozlicza się trochę z polskiej tradycji romantycznej, z polskich też takich tych relacji pomiędzy poszczególnymi warstwami polskiego społeczeństwa. W każdym razie po tym weselu Adam Warzyk, który był kierownikiem literackim Teatru Wojska Polskiego, no był bardzo niezadowolony, bo on uznał, że tam było za mało takiego właśnie propagandowego ujęcia, że oto że wesele powinno pokazać, że oto szlachetczyzna już odchodzi do lamusa, oto zwycięski chłop wspólnie z robotnikiem przejmuje władzę. Więc jakbyśmy tak szukali, to tak naprawdę oczywiście pojawiały się różnego rodzaju sztuki, które miały jakiś tam delikatny charakter propagandowy, ale na przykład w Lublinie to pierwsza sztuka rosyjska, taka nowa, to był bodajże 47 albo 48 rok. To też była komedia Andrija Uspieńskiego, bodajże Przyjaciele chyba, tak to się nazywała i to też trochę był to przypadek, bo tłumaczka tej sztuki ona była kierownikiem literackim Teatru Polskiego, czyli Teatru w Lublinie, czyli Maria Beszczyc-Rudnicka. Czyli tak naprawdę przy czym takie typowo propagandowe, socrealistyczne sztuki, to one zaczęły się pojawiać od 49 roku. I wtedy rzeczywiście było tak, że już trudno było wprowadzić coś, co było niezgodne z linią ideologiczną partii. Czyli też było coś takiego, że na przykład natomiast co jest też charakterystyczne, nie udało się w tym okresie powojennym wprowadzić na scenę na przykład Dziadów Mickiewicza. Były realizacje takie zupełnie mało znane w Opolu w 1945 roku, jakieś krótkie poszczególne fragmenty, ale tak naprawdę pierwszą powojenną taką ważną inscenizacją Dziadów to była inscenizacja dopiero z 1955 roku. I to zrealizowana w stulecie śmierci Adama Mickiewicza, więc trochę komuniści nie mieli wyjścia, musieli coś z tą rocznicą zrobić. Dziady to w zasadzie jedyny taki ukończony dramat Mickiewicza, więc ukończony, no fragmentaryczny, ale już powiedzmy mający jakiś kształt taki całościowego tekstu, to,
to dopiero zostało pokazane. Czyli z jednej strony tak jakby nie narzucano w sposób taki brutalny, ale z drugiej strony właśnie to jest charakterystyczne, że nie było ani Dziadów, ani Kordiana Juliusza Słowackiego, ani Nieboskiej Komedii Zygmunta Krasińskiego. Czasami nawet jak wybitni twórcy się za to przymierzali do zrobienia, jak Juliusz Osterwa wspomniany, czy Leon Schiller, inny wybitny reżyser, zresztą o komunistycznych poglądach, to władze im tego zabraniały. Czyli z jednej strony jakby... Znaczy później socrealizm oczywiście w polskim teatrze się pojawił, był zadekretowany i trzeba było to realizować, ale to dopiero w latach 50. Natomiast w latach 40. to były takie początki, takie próby. Jakby komuniści rzeczywiście te pierwsze 5 sezonów, o których zresztą też piszę w książce a propos Teatru Lubelskiego, to jest taki czas trochę pomiędzy, kiedy to dopiero wchodziło. A rosyjskie komedie pojawiły się z prostego powodu, bo był zakaz grania komedii, zakaz grania komedii amerykańskich, angielskich i francuskich. Więc sięgnięto po rosyjską po prostu, która oczywiście była bardziej przychylnie, mile widziana, ale tam jakiś tam naciski były, ale teatry nie zawsze musiały się posłuchać, a później już musiały po 49 roku, kiedy były państwowe. Dobra, dziękuję, zrozumiałem. No i tak, a ja tak dla siebie chciałbym, przepraszam, sam gmach Teatru Lubelskiego, on się znajduje się na Placu Piłsudskiego, tak jest? Nie, on się znajduje przy dzisiejszej ulicy Narutowicza. Tak. To troszkę już nie... Mhm. Byłem w Lublinie, ale już bardzo dobrze pamiętam, jak przyjść na Bibliotekę Kule, jak przyjść na Bibliotekę Cesa. A co wobec tak, innego, W centrum miasta ulica, która za cara nosiła nazwę Namiestnikowskiej. Później zamieniono po zabójstwie prezydenta Narutowicza, zamieniono na ulicę prezydenta Narutowicza. Dobra, zrozumiałem, dziękuję. A jeśli ja bym tak chciał dopytać, taki moment nieciekawy, a jak się, no, czy mógłby pan powiedzieć o tym, jak się składało się życie aktorów teatra już po wyzwoleniu Lublina? To znaczy mnie ciekawe na przykład w tym aspekcie, że na przykład w Charkowie tam był taki aspekt, że na początku będę musiała, aspekty zaopatrzenia były przez kartkę. Mm-hmm. I tam zależało od tego, kto gdzie pracuje, kto jaką funkcję wykonuje. Czy było to samo na przykład w Lublinie i kiedy tak, to czy, no, to nie wiem jak to będzie po polsku, mm-hmm. ale skażemy tak, ta ilość produktów, która była przeznaczona na korzyść aktora, czy ona była całkiem przyjęta dla tego, żeby pracować i żyć? Mm-hmm. To znaczy, z tym był wieczny problem. To znaczy, w ogóle no tuż powojenny Lublin to była potworna bieda. To są takie wspomnienia spikerów radia, które wtedy też powstało, że mieli jedną parę butów i przychodzili i tą, jak ktoś przychodził do pracy, to przychodził w tych butach, a kolega w tych samych butach wracał, prawda? Więc rzeczywiście była duża bieda. Oni mieli kartki. Co jest ciekawe, jednym z argumentów za przekształceniem teatru, tego zrzeszenia aktorskiego w Teatr Wojska Polskiego, było to, że aktorzy od razu wchodzili na przydziały wojskowe, czyli mieli jakby wojskowe kartki. Natomiast tam był, no teatr, w ogóle
Lublin był miastem stosunkowo mało zniszczonym, niemniej jednak trochę zniszczeń było. I na przykład ogromnym problemem przez całe 5 lat, przez te całe w ogóle przez te pierwsze 3-4 sezony powojenne zwłaszcza, to był problem mieszkaniowy. Aktorzy nie mieli gdzie mieszkać. Były w budynku teatru, były takie nieduże mieszkanka, ale ich po prostu tam nie starczało. A co jest też ciekawe, w Lublinie wtedy na przykład do Lublina trafili aktorzy, którzy byli przedwojennymi gwiazdami kina. Ale ze względu na to, że na przykład tak jak Jerzy Pichelski czy Irena Malkiewicz, to byli aktorzy, którzy grali na scenach jawnych, a jednocześnie walczyli w Armii Krajowej, byli żołnierzami Armii Krajowej, to siłą rzeczy jakby nie mogli liczyć na jakieś specjalne wsparcie. Nie byli wtedy jeszcze z tego powodu jakoś tam prześladowani, ale nie mogli liczyć na wsparcie, a tutaj no, gwiazda filmowa przedwojenna mieszka w jakimś mieszkanku, po prostu kąt, nawet nie mieszkanku, a w pokoiku. To był problem. Z jedzeniem też jest taka ciekawostka, to też jest ciekawe, no bo aktorzy na to się skarżyli. Tam nawet kiedyś zachowało się takie sprawozdanie z takiego spotkania gdzieś w Radzie Miasta czy w innym takim organie, który miał wspomagać także teatr, gdzie jedna z aktorek mówiła, że no, aktorki w przeciwieństwie do no, nie mogą jeść samych kartofli, ponieważ im od kartofli brzuchy rosną. Prawda? Więc jakby uzasadniały, no, że jeśli chcecie na scenie oglądać ładne, szczupłe, znaczy aktorki o ładnej figurze, no to musicie tam zwiększyć finansowanie albo udostępnić kartki. To jest też na przykład coś, ja czytałem taki list Stefana Jaracza z końca 1944 roku na przykład. On wyjechał, mieszkał w Otwocku, bo tam w Otwocku pod Warszawą były takie przeciwgruźlicze ośrodki. Tam dzięki tym lasom był mikroklimat taki, który pomagał leczyć gruźlicę, na którą chorował Jaracz. No więc on pisał listy do najwyższych władz państwowych, czyli do władz ówczesnego PKWN, pisał listy, żeby mu właśnie przydzielili ileś tam kilogramów mąki, ileś tam kilogramów ziemniaków, tego typu produkty, prawda? No to takie dosyć, mówię, jeden z najwybitniejszych aktorów, patron dwóch teatrów w Polsce w tej chwili, musiał o takie rzeczy prosić. Inna taka ciekawostka z takiej a propos aprowizacji, to też jest ciekawe, bo to też pokazuje jakby trochę skalę tego, czym się zajmował ówczesny rząd, ten rząd lubelski. Otóż ponieważ wtedy stworzono, ten rząd nie miał ministrów, tylko byli szefowie resortów, ten PKWN, prawda? Więc zachowało się pismo do szefa resortu kultury i sztuki z prośbą o znalezienie czarnego futra, żeby na potrzeby kostiumu dla postaci Żyda w Weselu, prawda? I to jakby takie rzeczy pisano wprost do rządu. Proszę sobie, do jakby no rządu, który uważał siebie za rząd centralny, tak, najwyższy, że dyrektor teatru jak chciał futro, to musiał pisać do szefa resortu. No to były rzeczywiście takie, no pod tym względem to były no bardzo, 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 bardzo trudne czasy i aktorzy wcale nie mieli z tego, jakby z tego powodu, znaczy też to dzielili, chociaż też trzeba, jedna rzecz, jak później jak już działał ten teatr miejski po wyjeździe Teatru Wojska Polskiego, to ten teatr w pierwszych dwóch, trzech sezonach, naprawdę, zwłaszcza dwa pierwsze sezony, to on naprawdę bardzo dużo zarabiał. Raporty kasowe wskazują, że oni grali, po prostu Lublinianie chodzili do teatru masowo. Tam było 600 miejsc na widowni, bardzo wiele spektakli było sprzedanych w kompletach. I to był taki moment, kiedy rzeczywiście tym aktorom się zaczęło dobrze, lepiej powodzić. Później, kiedy w 1947 roku teatr został, dyrektor teatru, ten powojenny Antoni Różycki, który był od 1945 do 1947 roku dyrektorem, wyjechał do Warszawy
to później właśnie zaczęły być z tym problemy. Ale to też jest co ciekawe, równolegle z tym, że zaczęły być naciski na to, żeby zmieniać repertuar. Prawda? Czyli jak zaczęli grać zgodnie, przynajmniej częściowo zgodnie z jakimiś tam wytycznymi, które płynęły z Ministerstwa Kultury, czyli po prostu od komunistów, no to wtedy jakby zaczęła spadać frekwencja, a jednocześnie ten teatr nie miał stałej dotacji i to właśnie wtedy między innymi pojawiły się te głosy a propos aktorek, które nie mogą jeść samych kartofli. Dobra, dziękuję. Tak, no ja jeszcze raz zwracam do pani Magdaleny, możliwe jest pytanie. No i ja tak rozumiem, że nie, ale ja tak będę mógł wyznać, że u mnie pytania już skończyły się, a pana dała bardzo takie konkretne odpowiedzi, bardzo rozłogi, bardzo dziękuję za to. No i w takim razie będziemy już powoli zamykać webinar i ja zapraszam pana do słowa pożegnalnego. Dobrze, to bardzo wszystkim Państwu dziękuję. Bardzo dziękuję także Panu za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogłem podzielić się przynajmniej w takiej formie tymi wynikami moich badań, lektur, poszukiwań. No i też tak mam też taką, no, ten webinar pewnie też będzie jakimś takim świadectwem tego czasu. Mam taką nadzieję, że to, o czym mówiłem, to już nigdy nie wróci, że teatr będzie mógł się swobodnie rozwijać i jeszcze głębszą nadzieję, że jakby podobnie będzie i w przypadku, że jakby także i Ukraina, która w tej chwili przeżywa momenty trochę podobne do tego, o czym mówiliśmy, że to także w jakiś sposób, że to także się skończy, bo to się musi skończyć ostatecznym zwycięstwem Ukrainy. To zdaje się także mam nadzieję, że każdy dzień przybliża nas do zwycięskiego dla Ukrainy końca tej wojny. Nawet nie mam takiej nadziei, ale mam takie przekonanie i mam nadzieję też, że te nasze kontakty, nasze wzajemne porozumienie, które budujemy, ono będzie także owocować w przyszłości. Także raz jeszcze dziękuję za zaproszenie. Sława Ukrainie. Herojom sława. Dziękuję panu bardzo. No ja to znam, że ja tak mogę po prostu powiedzieć a propos Niech żyje Polska, oczywiście, która faktycznie teraz nam pomaga i faktycznie od pierwszego momentu, kiedy znam, że prezydent Duda się w nocy już powiedział o tym, żeby granice były otwarte, żeby można było uchodźcom przekroczyć ich i poczuć sobie bezpieki. Przede wszystkim chodzi o dzieciach i ich matkach, no o kobietach i dzieciach. I bardzo dziękujemy za to, że Polska jedna z największych tych, kto nadaje nam sprzęt do walki, a jednocześnie szanuje naszych żołnierzy. Przez to hasło faktycznie, które pierwsze powstało w XIX wieku za naszą wolność, teraz jest niesamowito aktualne i jest sprawdzany. I teraz na szczęście jesteśmy po jednej stronie. Za co my bardzo dziękujemy Polakom i Polsce na ogół. Oto. No i teraz ja już będę zwracać się do wszystkich, kto będzie oglądać to nagranie, a nagranie, ja tak myślę, będzie udostępnione w końcu listopada, na początku grudnia. Przede wszystkim zapraszamy do polubienia kanału Historyczny Webinar, Historical Webinar na YouTube. Zapraszamy do subskrybowania kanału, subskrybowania od razu ze dzwonkiem, żeby Państwo mogło znać o nowych nagraniach na kanale. Ja bym chciał zauważyć, że polski temat jest faktycznie drugim po ukraińskim zaprezentowanym na kanale. Mamy faktycznie cały spektr różnych webinarów z udziałem polskich historyków dotyczących historii Polski od czasów średniowiecza do czasów współczesnych. I przez to bardzo zapraszamy do oglądania, do rozszerzenia tych webinarów na
w internecie. Będziemy wdzięczni, no jak już powiedziałem, za polubienie i jednocześnie za to, żeby Państwo pisało komentarze do tych nagrań, bezpośrednio do tego, które mamy teraz. Kiedy w tych nagraniach będą jakieś bardzo ciekawe pytania, to ja dam znać o tym panu doktoru i zaproszę go napisać nawet odpowiedź na YouTube. Mam nadzieję, że pan odszuka czas wolny w swoim ścisłym grafiku, żeby napisać tę odpowiedź. Ну и еще раз запрашиваем всех до оглядания канала, полюбления его и субскрибования. Ну и сейчас звращаем увагу на то, что этот вебинар есть награванный, как уже было говорено, в чаще инвазии москетской, которая есть проведена в обществе Украины на широкой шкале от 24 лютого 2022 года. Дальше мы имеем 223 день. Через то, на початку цього награння і ще раз на самому кінці, панство забачить запрошення до спирання війська українського, і те запрошення є єдночасно підпарте на зазначене конто банковське. То конто банковське, а щоб так не бути голосовним, я зараз то задемонструю, щоб так було ліпій. То конто банковське є відкрите через Банк Народовий на Україні. І зараз хвилечки. Конто банкове є заважено, як я сказав, Банком Народовим на Україні 25 лютого 2022 року. Конто є мультивалютове, і через то одна з валют, через яку можна спирати, то є польські злотих, а одночасно там зазначена гривня українська, євро, фунт британський, долар американський, долар канадський, долар австралійський. І є ще якісь валюти, які можна одночасно конвертувати при спиранні. На самому кінці я задемонструю сторону Банку Народового, але хотів би сказати, що перший коментар під награнням буде в язику англійським, одночасно буде він просити о спасі фінансового війська українського, і при розкритті цього допису панство зможе побачити там лінка. В разі, коли панство клікне на цього лінка, то потрапить на сторону Банку Народового і зможе там все відчитати в язику українським, хіба в язику англійським, який спосіб і як можна спирати військо українське. Дуже прощаємо, а то, бо фактично зараз панство українське вальше не тільки за те, щоб існяло панство українське, народовість українська, суверенність українська, але єдночасно сталися вальце з таким дуже неприхованим агресивним диктатом з боку керівника Росії Владимира Путіна, який все змінить новий пожондик, і запровадить новий пожондик Швеції, який фактично нас привернув би до прошлості, до часу війни зимової, коли мацарства демонстрували свої сили і ділили світ на стрефи впливу. Щоб цього ще не стало, дуже прощаємо спарше війська українського. Одночасно хотіли би зауважити, що ну і цілком можливо, що в такому випадку я зразу ще передовсім до обивателів українських, які знайдуються на території Польщі, що прощились би ми по спиранню єдностки командосів ГУР Міністерства оборони України «Кракен». Та єдностка, як і дуже інших єдностик, брала участь в обороні України від початку, передовсім в обороні обводу Харківського і міста Харків, а зараз вальше на керунку Донецьку. Ну і як всі єдностки в тих випадках дуже потребують передовсім спарші фінансового для того, щоб купити і відповідним спосіб приготувати собі нові самоходи, потрібні в часах тих валк, а одночасно потребують дронів. Ну, то фактично є те, що потребують фактично всі єдностки, але в даному випадку потребують спарші те. Ну і зараз я звертаюся до тих мешканців України, обивателі України, які залишаються на Україні. Коли панство слише алярми, то прошу їх не ігнорувати і йти до півниці або до схову, або позостати вдома і пам'ятати о регулах вовчан. Те регули б не могли панство урятувати життя. В разі, коли живете на теренах, які зазнають цілковітих обстрілів зі сторони московського наїздця, то
Bardzo prosimy, w razie kiedy w czasie asao jest jeszcze na ulicy, pamiętajcie, że najlepiej podszukać jakieś zamglębienie w ziemi, żeby być niżej równia ziemi, żeby odłamki was nie trafili. W razie kiedy nie ma takiego, to lepiej padać tam, gdzie jesteście, zakryć głowę rękami, zatulić ucha palcami i przyotkryć rota. To ubezpieczy państwo od kontuzji. Na koniec wierzymy w to, że wojsko ukraińskie zwycięży. Robimy wszystko, co od nas zależy, żeby nadać wojsku możliwość zrobić to jak najmniej szybciej, żeby nasze żołnierze powrócili. No, większość naszych żołnierzy powróciła zdrowa i cała. No i przez to, że Moskale psują nam życie, będziemy i nadal mać ciekawość do niego, czytać książki historyczne, oglądać filmy historyczne, oglądać seriały, programy, oczywiście oglądać historyczny webinar, historykowy webinar na YouTubie. Ну і зараз, як звикли мовити, то слава ЗСУ, слава Україні, слава нації, бажаємо вибухнути і дуже довго палати Московській Федерації. І я ще раз повторюю, що нех живе Польща, бо фактично зараз Польща є нашим спасенням і підпира нас в вальці за нашу і вашу свободу. Дякуємо вам. Ну і на тим дякуємо, дякую всім і до. Jak ja obiecałem, demonstruję stronę Banku Narodowego Ukrainy. Strona, która była założona dlatego, żeby można było dla wszystkich chętnych wspierać wojsko ukraińskie w jego walce przeciw moskiewskiego najeźdźcy. I tutaj możecie widzieć, w jakich walutach można to robić. Pomiędzy innym demonstruję pod krzesłem. Польський золотий. Виглядає так. Тут є адрес. І цей адрес знайдується одночасно під відео, фактично під кожним відео на каналі вебінар, історико вебінар. Виглядає то наступним способом. Я ще раз хотів би то демонструвати. Tu na przykład można obejrzeć jedne z nagrań założonych na kanale i proszę zobaczyć pierwszy komentarz pod wideo, teraz on jest zademonstrowany, jest w języku angielskim, zaprasza wspierać wojsko ukraińskie i przy jego odkryciu możecie zobaczyć linka. Linka na stronę Banku Narodowego, który tylko teraz demonstrowałem. No i to tylko faktycznie sprawa kilku klików. Bardzo zapraszamy do wsparcia wojska ukraińskiego, do wsparcia finansowego, które może przyszłyczyć, nabliżyć zwycięstwo ukraińskie nad moskiewskim agresorem. Bardzo dziękuję.